Boże wszystkim. W imieniu swoim i w imieniu Kasi chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim księdzu biskupowi Janowi za przewodniczenie Eucharystii i krzepiące słowo, które nam wygłosił. Wszystkim pozostałym księżom z Begracą, moim dobrym znajomym z Wydziału Katechetycznego, księżom wykładowcom z Uniwersytetu Papieskiego, a dokładnie księdzu Andrzejowi Wójcikowi, reprezentantowi tejże grupy. Wszystkim księżom, którzy łączą się z nami duchowo, ale także księdzu Jerzemu Kraśnickiemu, wieloletniemu misjonarzowi posługującym w RPA, znanym dyrektorowi Miwa Polska, księdzu Wojtkowi Rymutowi z diecezji tarnowskiej, który jest naszym kolegą z roku formacyjnego z Warszawy, z którym miałam okazję współpracować na terenie parafii krakowskiej. Chcemy także z Kasią ogromnie podziękować księdzu Tadeuszowi Czyczycowi, dyrektorowi Wydziału Misyjnego w Krakowie, za inspirację do wyjazdu na misję. Ksiądz Tadeusz chyba nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duży wpływ miał na podjęcie przez nas tej decyzji o wyjeździe. Także stokrotne dzięki księżę. No i przede wszystkim chcemy się ukłonić najniżej, jak wiemy, siostrze Bożenie Maribel, bo nie było nie nas w tym miejscu bez niej. Siostra Bożena pracuje w Wydziale Misyjnym w Krakowie i chociaż z biura wychodzi prawdopodobnie o przyzwoitej godzinie, to i tak wiemy z pewnych źródeł, że godzina 23 to dla niej kolejna okazja do pracy na rzecz misji, ponieważ tak bardzo jest jej oddane. Siostro, wielkie dzięki za Twoje zaangażowanie, a także za zaufanie nam i wspieranie nas na każdym kroku naszej formacji misyjnej. Pragniemy również podziękować księdzu Pustoszowi Tomaszowi za to, że mogliśmy zorganizować tę uroczystość w sanktuarium. Chórowi za śpiew, panu organiście, księdzu Ryszardowi za uprawę liturgiczną. Dziękujemy również Wam, wszystkim przybyłym na tę uroczystość, kolegom i koleżankom z pracy, znajomym i przyjaciołom, członkom wspólnoty Pustelnia, a także naszym rodzinom. Byliście naszą inspiracją, wsparciem i jednym z etapów w rozeznawaniu naszego miejsca w Kościele. Ktoś kiedyś powiedział, że misje wypływają ze spotkania. Najpierw ze spotkania ze Słowem, które ma na imię Jezus, ze spotkania z wartościami i w końcu ze spotkania z ludźmi. Mamy nadzieję, że nasza misja również doprowadzi nas do spotkania. Najpierw z tymi, którymi będziemy w Afryce posługiwać, do spotkania z zambijską kulturą i religijnością i że to spotkanie będzie pracowało w przyszłości. Zapewniamy, że w Zambii będziemy godnie reprezentować Kościół Polski i Krakowski, a po powrocie ubogacać go duchem Kościoła Powszechnego. Prosimy Was o modlitwę i o modlitwę zapewniamy. A po błogosławieństwie zapraszamy na poczęstunek. To będzie w tym budynku po mojej prawej stronie. I zapraszamy również do dzielenia się broszurkami dotyczącymi misji. One znajdują się na stolikach na końcu kościoła. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność wszystkich i za modlitwę w naszej intencji. Szczęść Boże. Jak wspomniałem na początku, zapomniałem tego, który posyła dzisiaj dwie misjonarki na misję, mianowicie ksiądz biskup. To bardzo bliska rodzina, to wujek świętej pamięci Heleny Kmieć, świeckiej misjonarki z arcydiecezji krakowskiej, która poniosła męczeńską śmierć. Na misję w Ameryce Południowej trwają przygotowania do procesu beatyfikacyjnego. Jest pobożność, jest rzeczywiście zainteresowanie postacią, niesławnie właśnie ksiądz biskup ze świętej pamięci Heleną był związany także więzami krwi, więzami rodzinnymi. I oto rodzinie najświętszej Eucharystii. Jestem posłany do całego świata. A wiem, że mam wiele miłosierdzia w tym uroczystym świecie. A jesteśmy posłani, a wśród tych posłanych są te nasze siostry. Ruszają świat. Ruszają do Zambii. I tak się składa, że mam tu przy sobie krzyżyk, który miałam na sobie w Zambii, w świętej pamięci Heleny Kmieć. Dlatego też jestem przekonany, że dzisiaj ona wspiera nas.
Bo taka była, taka jest, ażeby pomagać drugim. A przede wszystkim, niech Bóg Wszechmogący prowadzi nas po tych drogach posyłki. Nie wspiera się światło swoją mocą, abyście również doszły do aby nie było. To błogosławieństwo przyjmiecie również wszystko obecne, aby napełnieni miłością Bożą również nieśli to ręce w uczestnemu światu, tak bardzo przyjmujące na naszą miłość. Pan z Thank you.